Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to zaproszenie. Niezwykle zaszczytne, zważywszy na rok 2005. Ale muszę powiedzieć, że jestem ogromnie stremowana, mówiąc po tak znakomitych uczonych. Profesor Wróblewski był również moim mistrzem, aczkolwiek takim, prawda, na odległość 300 kilometrów. Proszę Państwa, będę mówić o dziedzinie, gdzie dziennie ukazują się trzy prace. Przy czym na ogół te prace to są prace teoretyczne, które dotyczą interpretacji wyników. Jeżeli chodzi natomiast o wyniki, to prace ukazują się rzadko, prace z wielkich eksperymentów. Tu z kolei, prawda, praca gdzieś raz na rok się ukazuje, jest wielkim wydarzeniem na ogół, ponieważ neutrina są bardzo niewdzięczne do badania, o czym za chwileczkę powiem. Proszę Państwa, neutrina narodziły się jako hipoteza teoretyczna w roku 1930, kiedy Wolfgang Pauli zapostulował istnienie nowej neutralnej cząstki. Już wtedy było wiadomo, że ona musi słabo oddziaływać, że musi mieć bardzo małą masę. I po to, żeby ratować prawo zachowania energii i krętu w jądrowych rozpadach beta. Był to czas, kiedy hipotez naukowych się nie szanowało. Wobec tego, po pierwsze, propozycja była na końcu słynnego listu do radioaktywnych pań i panów, tak troszkę zupełnie nieśmiało między wierszami powiedziane, że ośmielił się, tak, prawda, coś takiego wymyślić. A z kolei cytat z innego miejsca: zrobiłem straszną rzecz. Zaproponowałem cząstkę, która nie może być wykryta. To jest coś, czego teoretyk nie powinien nigdy robić. I zresztą założył się o skrzynkę szampana, że nikt nigdy nie zaobserwuje neutrina. Na szczęście, proszę Państwa, tak się nie stało, no bo nie byłoby tego referatu dzisiaj. Mianowicie, ja dzisiaj chcę Państwu powiedzieć o ważnych, wspaniałych pomiarach, jakie obecnie rewolucjonizują nasz pogląd nie tylko na neutrina, ale być może sięgniemy dzięki tym pomiarom znacznie dalej. Czym są neutrina? Według modelu standardowego to są elementarne cząstki materii. W tej tabelce znajdują się w tej linii. Są to neutralne leptony, wobec tego oddziałują wyłącznie słabo. W związku z tym, że oddziałują wyłącznie słabo, to proszę Państwa, średnia droga na oddziaływanie przed neutrin z rozpadu beta-neutronu w wodzie wynosi, jak sobie policzyłam, rzędu kilku tysięcy lat świetlnych. Wobec tego mówimy o cząstkach, dla których no, Ziemia jest przeźroczysta i Wszechświat jest praktycznie przeźroczysty. Natomiast ich jest bardzo dużo. Wobec tego niosą potężną informację dzięki faktowi, że to są drugie po fotonach cząstki, jeżeli chodzi o częstość ich występowania we Wszechświecie. No i wiemy z bardzo precyzyjnych pomiarów, jakie były prowadzone przy akceleratorze LEP w CERN-ie, że są trzy rodzaje lekkich neutrin. Jak mówią fizycy cząstek, trzy zapachy lekkich neutrin. Neutrino elektronowe, neutrino mionowe, neutrino teonowe. Do niedawna panowało przekonanie, że każda oddzielnie z tych liczb jest zachowywana. Jak również mnie uczono jeszcze, że neutrina są cząstkami bezmasowymi. Tymczasem obecnie już wiemy, że one mają masę tylko bardzo maleńką. Proszę Państwa, skąd się biorą neutrina, skoro ich jest tak strasznie dużo? Więc przede wszystkim są neutrina kosmologiczne, tylko proszę zwrócić uwagę, tu jest jednakowoż normalizacja na mewę, które pamiętają czasy tuż po wielkim wybuchu. Ponieważ oddziałują tylko słabo, więc całkiem ich dużo dochowało się do naszych czasów i mniej więcej jest 300 sztuk na każdy centymetr sześcienny we Wszechświecie. Następnie neutrina, niestety nie potrafimy ich mierzyć. To jest wszystko oparte na przewidywaniach teoretycznych, ale solidnych przewidywaniach teoretycznych w oparciu z kolei o fotony robione. Natomiast ten zakres, proszę Państwa, to już jest zakres pomiarowy, więc w tym zakresie najwięcej jest neutrin słonecznych na powierzchni Ziemi. Każdej sekundy, na każdy centymetr kwadratowy powierzchni w kierunku Słońca pada około
10 miliardów neutrin. Więc proszę sobie wyobrazić, co by to było, gdyby one oddziaływały nie tylko słabo. Ale na szczęście oddziaływam tylko słabo, więc zrobiłam sobie takie kiedyś obliczenie, ile w ciągu 70 lat życia oddziaływań neutrin się zarejestruje. No i wyszło mi, że tak gdzieś rzędu kilku. Wobec tego prześwietlenia neutrinowe nie są szkodliwe. Natomiast to oczywiście pokazuje, jak bardzo trudne są pomiary w związku z tym. Następnie, proszę Państwa, bardzo ciekawa grupa to są neutrina, które pochodzą z rozpadów supernowych. Te zdarzenia są niestety rzadkie, to znaczy ocena jest taka, że powiedzmy raz na 50 lat jest supernowa wybucha dostatecznie blisko nas, żeby można było zarejestrować taki wybuch, ale jest bardzo dużo resztek ze starych supernowych. I gdybyśmy je byli w stanie mierzyć, tylko proszę popatrzeć, tu już jest kilka rzędów wielkości, prawie 10, jeżeli chodzi o strumień, wobec tego wielkość strumienia, wobec tego no, ogromne detektory są do tego potrzebne, ale to jest na pewno źródło bardzo ciekawych informacji astronomicznych i astrofizycznych. W tym też miejscu mniej więcej plasują się neutrina ziemskie, tak zwane neutrina geofizyczne i neutrina reaktorowe, które prawda, są no, ze wzbogaconego materiału w pobliżu reaktorów jest dużo tych neutrin. Proszę Państwa, następnie są neutrina atmosferyczne. No i tak powiem, to jest wielkie pytanie astrofizyki, czy są neutrina takie super wysokich energii. No i teraz pokrótce postaram się Państwu coś na temat każdy z tych tematów powiedzieć. Przede wszystkim, proszę Państwa, najważniejsza rzecz ostatnich lat to są oscylacje neutrin. Dzięki temu, że udało się zaobserwować oscylacje neutrin, my wiemy, że neutrina mają niezerową masę. Nie potrafimy jej jeszcze zmierzyć, ale masa jest niezerowa. Przyjmijmy taki najprostszy wariant, mianowicie, że mamy dwa zapachy neutrin. Prawda, to alfa, beta odpowiada za neutrino elektronowe, mionowe lub taonowe. I że mamy dwa stany masowe. Po prostu stany zapachowe i stany masowe nie są też tożsame. Stany zapachowe są kombinacją liniową stanów masowych i odwrotnie. No i prawdopodobieństwo przejścia alfa w beta w próżni, przy czym przy tym założeniu próżnią jest na przykład kilkaset kilometrów Ziemi, a już na pewno kilkadziesiąt kilometrów Ziemi to jest próżnia z punktu widzenia neutrin. Proszę Państwa, to prawdopodobieństwo wyraża się bardzo prostym wzorem, gdzie delta m kwadrat to jest różnica kwadratów mas stanów masowych. Teta to jest drugi parametr teoretyczny, to jest kąt mieszania tych dwóch stanów masowych. A poza tym są dwie obserwable, mianowicie odległość między źródłem neutrin a detektorem oraz energia neutrin. No i jeżeli delta m kwadrat wyrazimy w elektronowoltach do minus drugiej, L w kilometrach, energię w gewach, to będziemy mieć niezwykle proste wyrażenie na to, żeby sobie szybciutko oszacować, ile wynosi delta m kwadrat przy zadanych warunkach eksperymentalnych i na przykład popatrzeć, kiedy mamy maksimum tego wyrażenia. Tu też bardzo łatwo widać, że gdyby kąt mieszania był 0, to prawdopodobieństwo przejścia jest 0. Gdyby delta m kwadrat było 0, to prawdopodobieństwo przejścia jest 0. Czyli jeżeli są oscylacje, to jest masa. Teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie wpływ materii. Tak mówiłam, to są wzory próżniowe. Proszę Państwa, forma tego wyrażenia pozostaje ta sama. Natomiast niezwykle skomplikowane robią się wyrażenia na delta m kwadrat i na teta w takim przypadku. Ten przypadek, to znaczy wpływu masy i to istotnego wpływu masy, w tej chwili mamy eksperymentalnie z tym do czynienia jedynie w przypadku neutrin słonecznych, ponieważ neutrina rodzą się w samym sercu Słońca, no i wędrują do powierzchni. Teraz kilka przykładów, co to znaczy. Proszę Państwa, jeżeli długość naszej, ta baza pomiarowa to jest 1 kilometr, energia neutrin jest 1 gewa, to delta m kwadrat jest rzędu elektronowoltów do kwadratu. Na początku lat 90. zaproponowano w CERN-ie pod koniec lat 80. dwa eksperymenty, które okazały się nie zobaczyć niczego, ponieważ baza pomiarowa, jak już teraz wiemy, była stanowczo za krótka. Dwa wielkie, wspaniałe eksperymenty, które prawda miały efekt zero. Natomiast proszę Państwa, jeżeli to jest 10 do 4 kilometra, to jest mniej więcej rzędu średnicy Ziemi,
Energia jest rzędu 100 MeV. To są całkiem typowe energie neutrin akceleratorowe, neutrin atmosferyczny, pomiędzy kilkaset GeV-y pojedyncze. No to delta M kwadrat jest rzędu 10 do minus 3 elektronowolta do kwadratu. Z kolei, proszę Państwa, bardzo podobną sytuację mamy w przypadku neutrin akceleratorowych, gdzie powiedzmy wysyłamy je na odległość rzędu 1000 kilometrów, kilkuset kilometrów, mamy energię jednej gewy, no to znów delta M kwadrat jest rzędu 10 do minus 3. Czyli proszę popatrzeć, mamy w zasadzie dwa sposoby popatrzenia na neutrina w tym zakresie, prawda? Możemy sprawdzić obserwacje dla neutrin atmosferycznych przy pomocy neutrin akceleratorowych. No i proszę Państwa, ostatni przykład, 10 do 8 kilometrów, to jest mniej więcej, prawda, tego rzędu jest odległość Ziemia-Słońce. Dość typowa wartość energii neutrin, tak zwanych neutrin borowych, te, na które patrzy w tej chwili większość eksperymentów. No i delta M kwadrat jest rzędu 10 do minus 10 elektronowolta. Niezwykle mała wartość. No i proszę Państwa, okazuje się, że jeżeli będziemy sobie patrzeć na badać neutrina słoneczne, atmosferyczne, a tu odpowiednio reaktorowe i akceleratorowe, to całkiem nieźle pracuje ten bardzo prosty model z udziałem dwóch stanów zapachowych i dwóch stanów masowych. Wobec tego na razie nie komplikuję sprawy, tylko przechodzimy do tego. Jeszcze parę aspektów eksperymentalnych, mianowicie rozróżniamy dwa typy eksperymentów oscylacyjnych. Mianowicie jeżeli patrzymy na to, czy w pierwotnej wiązce alfa pojawiły się neutrina beta, no to patrzymy na to, czy to prawdopodobieństwo jest większe od zera. A drugi typ eksperymentów to patrzymy na osłabienie wiązki alfa i porównujemy, prawda, wiązkę po odległości L z pierwotną wiązką, strumień i widmo energii. No i wtedy patrzymy, czy prawdopodobieństwo nie alfa przechodzi w nie alfa jest mniejsze od jedynki. No i tak jak mówiłam, mamy niezwykle mały przekrój czynny, natomiast liczba obserwowanych przypadków oddziaływań jest proporcjonalna do tego przekroju czynnego, do strumienia neutrin i do liczby atomów czy jąder, jakie wiązka spotka na swojej drodze. Teraz znów, przekroje czynne, proszę Państwa, to jest na ogół przy tych niskich energiach mniejsze niż 10 do minus 40 na centymetr kwadratowy. Przy wyższych energiach one są trochę większe. Wobec tego na eksperyment neutrinowy trzeba patrzeć poprzez ten wzór. I mianowicie, żeby skompensować ten mały przekrój czynny, no to chcemy mieć jak najsilniejszy strumień i chcemy mieć jak największy detektor, żeby to N było jak największe. I to powoduje, że musimy mieć tego dużo. Teraz proszę Państwa, pomiary. Pomiary to jest tak, lata 98-2002, wielkie odkrycia. I to są cztery eksperymenty, które ich dokonały. Super Kamiokande, sam detektor dla neutrin atmosferycznych, K2K, to są neutrina akceleratorowe, które były wysyłane do detektora Super Kamiokande, SNO, które badało neutrina słoneczne i Kamland, który patrzył na neutrina reaktorowe. 2003 rok to jest początek tak naprawdę już precyzyjnych pomiarów robionych w tych eksperymentach i w eksperymentach, które są planowane na przyszłość. I proszę Państwa, trzej bohaterowie, trzy detektory, znakomite detektory, które pracują. Detektor, który pracuje w Japonii, Super Kamiokande, to jest 50 kiloton wody. Patrzymy na światło czerenkowe związane z, które jest emitowane, gdy cząstki naładowane poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła w danym ośrodku. Detektor SNO, którego ta część centralna zawiera jedną kilotonę, ale ciężkiej wody i to jest tajemnica tego pomiaru. I detektor Kamland, gdzie mamy z kolei jedną kilotonę scintylatora. We wszystkich tych detektorach do rejestracji światła służą fotopowielacze. Mamy typowo kilka tysięcy do w Super Kamiokande pierwotnie kilkunastu tysięcy fotopowielaczy. Neutryna atmosferyczne. Neutryna atmosferyczne biorą się stąd, że pierwotne promienie kosmiczne, oddziałując z jądrami wyższej warstwy atmosfery, powodują powstanie tak zwanych pęków atmosferycznych i w tych pękach bardzo dużo cząstek to są mezony Pi i jest spora też domieszka kaonów.
I oba te rodzaje mezonów rozpadają się na miony i na neutrina mionowe, a z kolei miony rozpadają się na elektrony, neutrina mionowe, neutrina elektronowe. I jeśli patrzymy na niskie stosunkowo energie, to wtedy stosunek strumieni neutrin mionowych plus antyneutrin mionowych do neutrin elektronowych plus antyneutrin elektronowych jest rzędu 2. Tego oczekujemy. Wobec tego, jeżeli ten stosunek okazałby się mniejszy, no to znaczy coś jest nie tak i tak właśnie jest. Teraz jak się to mierzy? Mianowicie, proszę Państwa, teraz jesteśmy, tak powiem, w tym wodnym detektorze Cherenkowa. On pozwala nam na zmierzenie kierunku cząstki i pozwala na wyznaczenie energii leptonu, który pochodzi z oddziaływania neutrin. Wobec tego, ponieważ znamy kierunek, to możemy mniej więcej oszacować, jaką drogę pokonało neutrino przez Ziemię, zanim przyszło do detektora. Oczywiście najkrótszą pokonuje wtedy, kiedy neutrina padają, idą, jak my mówimy, w dół. To jest zaledwie 10 do 30 kilometrów atmosfery. Najdłuższą, kiedy przechodzą przez całą Ziemię, to jest, prawda, rzędu 12-13 tysięcy kilometrów w tym przypadku. Wobec tego możemy popatrzeć, co się dzieje ze strumieniem w zależności od wartości tego kąta, który nazywamy kątem zenitalnym. Proszę Państwa, to są oczy superkamiokandy. Tak wygląda przypadek oddziaływania neutrina, gdzie w stanie końcowym jest elektron. A tak wygląda przypadek oddziaływania, gdy w stanie końcowym jest mion. To są takie dosyć typowe przypadki. Tu można sobie wyobrazić znacznie bardziej zaburzony ten pierścień. Rzecz polega na tym, że elektrony mają znacznie większe możliwości oddziaływania elektromagnetycznych niż miony. Wobec tego potrafimy z kształtu tego pierścienia powiedzieć, kto jest kto, czy elektron, czy mion. No i tak powiem, kategoria, taka najlepsza kategoria przypadków to są takie, gdzie zarówno wierzchołek oddziaływania, jak i cały tor leptonu znajduje się wewnątrz detektora, ale w superkamiokandę rejestruje się również inne, znacznie takie bardziej trudniejsze kategorie przypadków również, o czym zaraz będzie mowa. No i proszę Państwa, kłopot polegał na tym, że ten detektor miał wypadek w 2001 roku. Jest odbudowany z mniejszą liczbą fotopowielaczy. Dla większości badań fizycznych to jest wcale nieźle wciąż. No i proszę Państwa, wobec tego możemy patrzeć funkcji kąta zenitalnego. To jest przypadek neutrin, które idą w górę, to jest przypadek neutrin, które idą w dół. No i proszę Państwa, pomiary, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że w przypadkach, gdzie na końcu był elektron, to właściwie mamy całkiem dobrą zgodność między przewidywaniami Monte Carlo a pomiarami. W przypadku, gdzie na końcu był mion, to widzimy odstępstwo, przy czym to odstępstwo jest tym większe, im większa była droga przez Ziemię. I wobec tego teraz możemy wszystkie te dane wziąć, prawda, widzą Państwo, tu jest 11 różnych kategorii przypadków. Dla każdego tu mamy 10 przedziałów. No i teraz wszystkie te dane się, prawda, robi się fit typu maximum likelihood. No i na tej podstawie wyznacza się te parametry oscylacji, które nas interesują. I proszę Państwa, teraz najnowsza wartość to jest 2,4 razy 10 do minus trzeciej elektronowolta do minus drugiej w przypadku delta m, elektronowolta do kwadratu w przypadku delta m kwadrat. Natomiast sinus kąta 2 teta, najlepsza wartość dla oscylacji atmosferycznych to jest 1, czyli mamy do czynienia z pełnym mieszaniem. Czyli proszę Państwa, jeżeli pozwolimy naszemu na przykład, i jeszcze co jest ważne, to interpretujemy jako przechodzenie neutrin mionowych neutrina taonowe, ponieważ z elektronowymi, jak widać, nic się specjalnie nie dzieje. Czyli jeżeli startujemy związką neutrin mionowych i pozwolimy jej dostatecznie długo wędrować, to na końcu będziemy mieć połowę neutrin mionowych, połowę neutrin taonowych. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Pierwszy taki rozkład został pokazany w roku 2004. Teraz na konferencjach letnich zostały pokazane dane już z dwóch faz eksperymentu. To jest naprawdę wreszcie dowód na to, że mamy do czynienia z oscylacjami. No bo dotąd się zawsze mówiło, no mamy do czynienia ze zmianą zapachu neutrina, ale czy to oscylacja, czy nie, no to trudno powiedzieć, prawda?
sygnał oscylacji polega na tym, że najpierw tych neutrin ubywa, a potem tych neutrin przybywa, jeżeli popatrzymy w funkcji L przez E. No i niewątpliwie w tej chwili fizycy z superkamiokandy twierdzą, że jak sypać wszystkie dane, to sądzą, że będą mieć efekt na poziomie 5 sigma, czyli taki, który się już w fizyce cząstek uznaje za naprawdę wiarygodny.